Siema, jestem Bryty, to jest 13 odcinek z Red Dead Redemption 2. No i zaczynamy od misji z Johnem Marstonem, dolewając ropy do ognia, część czwarta. John poprosił się o spotkanie z nimi Charlesem, by przywozić z ropą, żeby napaść na pociąg. Także zaplanowany napad, no niedługo dojdzie do skutku. Ja sobie tutaj zaplanuję podróż. No i co, jak będzie się coś dziać, to widzimy się na miejscu, prawda? Przypomniałem sobie, że upolowałem troszkę rzeczy. Między innymi upolowałem byka i upolowałem wapiti. No i zdjąłem, mam i poroże wapiti i tam te rogi byka, więc git przekazałem już temu Pearsonowi i możemy sobie stworzyć właśnie poroże wapiti. Także zrobimy sobie to. Oj, tutaj mamy autozapis klasycznie na początku odcinka. Ale no co, mamy poroże wapiti. Tu jeszcze może być skóra. No, ale dobra. I teraz gdzie to wisi, bo ja nigdy nie wiem. Bo to jest... Właśnie, i gdzie to wisi? Gdzie, wy mi powiedzcie, gdzie to wszystko wisi? Bo ja tego nie czaję. Tu wisi? Ja nie wiem. Ja nie wiem, nie chcę wisi gdzie chcę, ale... W każdym razie, no, wytworzyliśmy ulepszenie. Wolałbym, żeby to było w kwaterze mojej, no ale cóż, widzimy się już gdzieś. Właśnie, chciałem wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy. Ogarnąłem, jak zdobywać te skóry w idealnym stanie. Po prostu, jakby nie każde zwierzę jest jakby w idealnym stanie, czyli najpierw trzeba ogarnąć, czy dane zwierzę ma jedną, dwie czy trzy gwiazdki, to chyba się lornetką sprawdza. No i dopiero wtedy warto polować. Oczywiście trzeba też trafić w głowę. Tak, no a co do honoru, to jak masz wysoki honor, to masz jakieś zniżki. To jest aż tak opłacalne, pieniądze pewnie będziemy mieć dużo, więc myślę, że jakoś mega się tym honorem przejmować nie trzeba. No i też sobie poza odcinkiem trochę tutaj zwiedziłem mapę. Myślę, że no chyba całą mapę oprócz tego tutaj jest zwiedzona, bo tak. No i tutaj może jeszcze kawałek jest do zwiedzenia, aczkolwiek nie wiem, nie wiem. No i tutaj wiadomo Blackwater, tak? Tutaj nie wiem co jest, ale generalnie z tego co możemy zwiedzić, to jeszcze tutaj coś może być. Tak, zwiedziłem tutaj cały ten bok, mamy tutaj nowe miasto, kolejne miasto. I tu coś jeszcze jest. No więc troszkę odkryłem. Troszkę odkryłem, ale no to Blackwater, no kurczę, chciałem zobaczyć co tam jest, co, naprawdę. Jak to wygląda wszystko. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja nie wiem czy... Ja nie wiem czy to warto... tutaj walczyć. W sensie jednak jest dużym prawem. Dobra, odpuścimy sobie, bo to... Ja nie wiem czy to dobrze wpływa tutaj na nasz honor i ogółem na naszą sytuację. Dobra. Co jest? Co jest? Co się odwaliło? Napaść? Jaka napaść? Dobra, nie wiem, ja tu zwieję. Poczekam aż mi grzywna minie i zaraz się ten, widzimy już na misji, ale co jest? Dobra, jesteśmy na miejscu. No tak prawie na miejscu w sumie. Ale tu już się przebiegnę na pieszo. Bo po prostu. Dzień dobry, co tu się dzieje? Co nie odwalam? Owsy ćwiczy tutaj rewolwerowanie. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. I can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful. Ja zguliłem się. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Yes. Let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness.
If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily toad again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Ty, chłopie, nie potrafiłeś trafić w butelkę. The story is old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. No dobra. Wake up, you lazy. To tylko zwykle jesteśmy? A John? Czy to jest John? What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. No właśnie, to jest John. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due. Na moje może jechać, ale nic nie zrobię. It's on. Charles? I'm ready. Za darmo. Ewentualnie 15 dolców. Let's go earn some money. 15 dolców mogę mu zaoferować. Yep. Hey, all the horses untethered? Think so. O kurde. Good. They should follow along behind. Ale się tym dziwnie jeździ. Find a good spot, Wolfman. Yeah. Follow the trail southwest. To niedawno okradłem, przypominam. Nie wiem, na którym odcinku, bo ogólnie 12 odcinek nagrywałem 2 tygodnie temu ponad. Ponad 2 tygodnie temu, ta. No nie miałem czasu po prostu. Albo nie było mnie w domu, albo coś. Ale... Znaczy nic nie nagrywałem przez ten czas, ale zapas mam duży zrobiony. Teraz nagrywam to 13 sierpnia, a to wlatuje prawdopodobnie pod koniec się... pod koniec września. Pod koniec września. Także no, ponad miesiąc tutaj zapasu. O kurde. Co się dzieje? You're a funny feller, John Marston. Co konie za nami biegną. Także ponad tutaj... no, ponad miesiąc zapasu. You don't know what you're talking about. Więc kitułwa. Wiecie, w roku szkolnym tyle czasu nie mieć. Slow down. Slow down? Okay, slow down. Why do you have to speak so much? It's incessant. Cause I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing him. Far too much trouble. Ale tu skręca ciężko, serio. Yeah. Takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean Maguire. And look at me now. In the gutter. Przypominam, że ja go ratowałem. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, no, please. Nonsense again. Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. Wagon. Here's can't good. Take this. Stop the wagon over the tracks. Dobra. Remember, these are innocent folks. We handle this right, nobody... Czyli bez ofiar mamy, rozumiem. Mr. Marston! Mr. Smith! Mr. Maguire! Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I still or die with you. I like it. Get moving. Jedzie pociąg. Tutaj śpiewać się będę, bo pięć. Kurde, to będzie dla mnie tyle. To będzie dla mnie tyle jedna z tych scen. Dobra, idziemy wejść do wagonu osobowego. All yours, Captain. Go on ahead.
Dobra, wbijamy tu. Dzień dobry. Dawaj hajs. A nie dam wszystkiego, frajer. Masz, kurde, dawaj hajs, powiedziałem. Just give it to him, Thomas, please. Okay. Come on. Okay. In the bag, God everything you got. Keep it coming. Don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. I'm gonna count. God damn it. No, but a kleiny pomordzie mi się dosyć. Sick is better than dead, lady. $150 tylko w sumie. Zależy więcej będzie. Co oni za centy mi rzucają? No dobra, te klamry tutaj. Kolejny tam coś piskuje. Dawaj hajs. $270. Zobaczymy, ile nas zbiera. No, ja tak koło 500 liczyłem, ale tutaj widzę, że może być ciężko. Patrzcie, nie po $1 tylko. O, osiągnięcie. For Christ's sake, you ain't even taken a look yet? A tu mam iść, to nie mogę iść okraść? Dobra, do bagażowego trzeba iść. Może tam będzie więcej hajsu. Bo tak szczerze, taka akcja tylko za $300 niecałe. Chciałem po ciele, żeby nie umarł, ale niestety. Nie chciałem zabijać. Get up, you little Irish shit. Get up. Need some help here, boy. Co jest? Aha, mój ziomek umarł. Dobra, musiałem go kryć tam. No to sorki. Wróć do punktu kontrolnego. Musiałem z nim chodzić. What is it? You all right? Fill the baggage car. Dobra. For Christ's sake, you ain't even taken a look yet? Ty, ale to... Nie, dobra, karabinek powtarzalny. Dobra, i tyle. No, nie trafia nic. O kurde, no to wyszło gorzej. To wyszło zdecydowanie gorzej. Trzeba coś opierdzielić. Co tu się dzieje? Co? Ej, co się stało? Dobra, po prostu ja tu muszę stać. A, bo tego tu musiałem zabić na tego. Nie, no nie trafiłem. Kurde. Niech to przeładuje. No strzelaj do niego. A Sean, ty jesteś taką łajzą, po co ty chciałeś tu przyjść? Ukradnij bagaż. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Biżuteria, dobra, pokczam pik. Lig banknotów. Pokczam pik. Tennis rackets in there. Hush, bastards. Just keep your eyes peeled. Dobra, przyszukajmy kolejną szafkę. Tam nie mogę już podnieść niektórych. Złoty zegarek, dobra, tu jeszcze coś na dole. Przeszukaj szafkę, kolejna. No chłopie, no daj mi wszystko zabrać.
Tutaj tylko hajsik. Skrzynia ostatnio. Tu może być duża, bo tu duża skrzynia. Biżuteria. Uuu, tu worek z biżuterią widzę. Mała torba z biżuterią. Zegarek kieszonkowy, platynowy. Arthur, we got a problem. Jaki problem? Two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. Well, in that case, we're fighting. Marston, Schmidt. No, coś podejrzane, że tylko dwóch. Kim oni są? Może tam ci dwóch gości, może to tych dwóch gości, co wtedy z tym dzieckiem trafiliśmy. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Co to za liberty? There's a few more than torn enough. Dobra, trzeba strzelać, póki przyjadą. Okay. Let's deal with them. Dobra, nawalamy. Leży, dostał bomba. Nie, ruszył się Strider. Dawaj, dawaj. No nie trafiłem. Ty no, co jest? Dobra, leży. Leży kolejny. Jest. Gdzie są? Gdzie jest jeszcze? Dobra, chwil. No, nie no, okej. Ej, ale to ma prze... Dobra, ja wolę rewolwer, nie? Dobra, leży. O, ale dostał idealnie w czaszkę. Pięknie. Czemu nie mogę wychylić? Dajcie mi to. Pięknie, pięknie, pięknie. Ale siada. Dobra, chyba nie ma sensu ich tutaj okradać. Dobra. Spierniczający. O kurde. Chciałem się zmienić, czy nie? Nie wiem. Ale znowu będziemy mieć jakieś grzywne nałożone na ciebie. Kurde. No ale nic. Ale to dobra, ja jestem przed nimi, to oni ich pozabijają, a ja sobie zmienię. Czekaj, czy ten szalon umrze. Albo coś mi się stanie. Jak są jakieś tego w tle, to słodki. O, dobra. Tylko pytanie, czy moi tam? Nie, moi żyją. A ten jeden dzwonił. O nie, dobra. Przecież dzwonił, że coś się stało. Czy to jest za chatka? Nie ma co okradać teraz żadnej chatki. Czekajcie. Może damy sobie znacznik gdzieś w stronę naszego tego. Ty. Gdzie jest nasze? Gdzieś tu. Lol. Zwiewamy dalej. Cyk, fasolka. Solda, no ty z przodu. O kurde. Kleszcze na ziemi. Unlock. Już się odwracać nie możemy, bo to się cały problem. Kurde, już myślałem, że zdobiliśmy, ja sobie na siły jadę, ale to co chcemy. Ty, panie, no, to zjadliśmy. Whoa!
That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Got a buzz here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big tank. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Nie wracamy do was, kurde. Ty... Aha, dobra, było 1500. Dobra, to git, ja myślałem, że mniej. Tu nie mogłem, bo tam... Bo miałem pełen. Dobra, ale to git, dobry zysku. Co to jest na mapie? A, John jest Valentine, to mówił. William. A, tu mogę wrócić do Horszy, ale nie chcę. Dobra, lecę chyba do... dobra. Lecę do Johna chyba, najlepiej. Pierwszy raz znalazłem kozę i to jeszcze w idealnym stanie, także spróbuję róg ogarnąć od niej. Kurde, zwiewa cały czas. Muszę jakoś zajść. Nie, bo w szyję trafię. Musiał od boku. Kurde. Teraz. Nie, nie widzę nic, łuk mi zasłania. Dobra, zobaczymy, czy idealny stan. Jest idealny. Dobra, oskuruj. Czy one, ta, te rogi wezmę, nie wiem, czy one się przydadzą, ale skóra się może przydać. Dobra, czapik. Zobaczymy, czy idealny stan. Na pewno. Ta, idealny, dobra. Ty, ale... Nie mogę rogu wziąć? Kurde, szkoda. Przydałoby się. Coś można byłoby ułożyć je. Ale widocznie nie da się nic wytwarzać z nich. Do góry mam barana. I w sumie tak nie zamierzałem, ale cały czas tutaj poluję. No, ale też nie da. Co tam się dzieje? Kurde, ty, patrz to. Patrz to. Nie mam broni. O kurde. Nie, nie doleci. Ale myślałem, że ma snajperkę, kurde, znaczy karabin. Tak to mi. Ale może jeszcze zdążę. No, lipa. Mamy tutaj jakieś zadanie poboczne. Mam już zaznaczone, ogarniemy. Byłem w robocie, przekazałem tam skóry. To chyba będzie tutaj. Mhm. Nie znają. Excuse me? Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really? Laughed at. Szukasz szczątek zwierząt chyba. What are you doing? Are you quite certain you're not a spy? Boże święty, psycholka. Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. What theories? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state. Was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis. Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Cumberland, or dobra.
Mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Ale jak znajdę tam prądą. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, super. Trust me, is the very best thing about science. Takie... No. Good day to you, sir. Nie wiem, czy są misje poboczne, ale wszystkie opierają się na tym samym, żeby coś szukać po prostu. Co? Kości, F1, szczegóły. Odbierz nagrodę. Aha, znalezione kości, no dobra. To jest jakoś pokazane? Co to jest? Ty, czemu to jest tak białe? To nie wiem. A ja tu byłem chyba. Ale co my mamy? Dobra, mamy... Mamy do zrobienia w sumie jeszcze tego ziomeczka. To mamy polowanie z Charlesem. O, ja pójdę na polowanie z Charlesem. Polowanie było jakoś na początku serii. A teraz już jesteśmy no prawie w połowie w sumie. No dobra, nie w połowie. Tak, jedna trzecia, myślę. Więc lecimy teraz na polowanie z Charlesem. Nie ma sensu jeszcze robić kolejnej misji, bo w sumie odcinek byłby za długi chyba. Jak mi się przynajmniej wydaje. Ogółem, jak widzicie, jak się wchodzi na mapę, zwalniałem już tych czerwonych pasków, bo wykupiłem sobie wszystkie grzywne, jakie miałem, za 350 dolców. Więc w sumie jedyne miejsce, gdzie nie mogę być, to jest Blackwater. Ale tutaj nie da się nic zrobić, to nie wiem co to będzie, ale jak widzicie tutaj jest nadal jakieś miejsce, tu jest jeszcze jakaś wyspa i jak dalej przeskrolujemy, to tu jeszcze coś jest niby i to jeszcze nie jest koniec. Chyba, nie wiem, wydaje mi się, że tu może jeszcze coś być. Patrzcie, tu nawet jeszcze coś idzie, widzicie? Także wydaje mi się, że tu może coś być. Tu patrzcie, jest jeszcze czerwone, ale tu nie mogłem nigdzie przejść. Tu też nie mogłem, to jest zamknięte, ale tu jest jeszcze jakieś czerwone, jakby tu można było gdzieś przejść. Którędy, na przykład jakby tu było jeszcze gdzieś ląd cały, nie wiem, trzeba będzie to jakoś odkryć kiedyś. Ale to takie rzeczy jeszcze będę pod odcinkiem robić, żeby wam pokazywać. Ewentualnie te miejsca, które odkryję, będę mógł wam pokazać, ale w ogóle to w sumie jakoś mega ciekawego nie było. Tu gdzieś była jakaś stacja, taka kolejowa, tam jest te robotnicy mieszkali. A tu raczej takie zwykłe, ej, tu jest, aha, dobra, tu byłem, to jest taka typowo nadmorska, tu statek jest. I jest latarnia morska. Tu właśnie była jakaś legendarna ryba do złowienia. Dobra, garnimy sobie to polowanie z Charlesem. No i po tym polowaniu będę kończyć odcinaczek. Kurczę, koń zmęczony. Thank you, Mr. Morgan, for sparing me like that. Dobra, on cały czas swoje. I am not a bad fella. Gdzie ja mogę sobie rozpocząć? Just see that I do. Oh, you will. Boy. Thank you. Saving my life. Yeah, of course. Ci to są dziwni, nie? Dobra, ale ja chcę na polowanie się wybrać. Didn't you just leave? Co to jest? List. Zwolnienie Billa ze służby. Czytaj. Dobra, ale... Gdzie tu się polowanie rozpoczyna? Czy tu jakoś? Ty, no co jest? Chyba, że dlatego, bo Charlesa nie ma? Nie wiem, kim ty jesteś. Posea, to nie. Gdzie jest Charles? Ty, no ja nie wiem. Nie ma Charlesa? Zniknął chłop. Javier? Charlesa nie ma, kurde. Dobra, chciałem właśnie zrobić to polowanie, ale kurde nie wiem, nie da się, więc stwierdziłem, że pójdziemy sobie ogarnąć list gończy. Misję chcę zostawić sobie na następny odcinek po prostu, więc trzeba ogarnąć list gończy, który jest w... no gdzieś na jakimś mieście, nie pamiętam jakim, ale lecimy tam w każdym razie. Teraz w sumie cały czas jak jestem na koniu gdzieś w podróży, to cały czas szukam jakichś zwierząt, żeby coś tam te ulepszenia ogarnąć. I szukam tych zwierząt w idealnym stanie i po prostu szukam jakichś nowych zwierząt. Bo to w sumie nie jest takie łatwo znaleźć jakieś nowe zwierzęta. Słyszałem, że pumy są mega rzadkie, ale te wszystkie zwierzęta są mniej więcej w podobnym miejscu. Więc teoretycznie można sprawdzić w jakim gdzieś tam w necie coś tam, ale... Co to się stało? Czemu to stoi? Czemu to stoi w miejscu? Mogę tu wejść? Okej. Bierzemy broń. A, bo to jest ten, co okradliśmy pewnie. Aha.
Okej, dobra, to ja sobie to po cichu ogarnę. A, chłop nie widzi? Coś tu jest? Nie ma nic. Ty. Ale spróbuję to po cichu zrobić. A, po cichutku. Po cichutku. Szukamy teraz szafki wszystkie. Lekarstwo, biżuteria. Gdzie jest biżuteria? Tu jest. Lekarstwo też sobie weźmiemy. Ty, po cichutku. Ja sobie maskę jeszcze założę. To się wszystko przyda. To są zawsze zaoszczędzone dolary. Nie trzeba będzie kupować. Dobra, spieręczamy jednak stąd. Nie chcę mi się bawić tutaj. Nie, zeskakuj. Okej, feller. Spieręczamy. Aż tak mi się nie chce bawić z nimi. Aż tak to nie. Zdecydowanie nie. Zwiewamy i... O kurde. Ty, poznali mnie? 60 dolców grzywny już? O kurde. Ty, czemu 60 dolców? Ja tylko wszedłem do pociągu, nie widzieli mnie, że ja... O kurde. Ale ja zwieję to na 100%. To ten list gończy trzeba będzie później zrobić jeszcze. Mam nadzieję, że nie poznają mnie. Ja maskę mam, maskę. Ty, a ja chcę, patrzcie, to metalowa płócienna maska kata. Patrz to, jaka maska. Skąd ja chyba kupiłem jej gdzieś, czy co? Nie wiem. Nie pamiętam nawet. Ty, kurde, wstawaj. Wstawaj. Leć. Dobrze, nie zaleźli mnie. Już myślałem, że mnie dogonią. Ale nie, gitowa. Nie ściągam tego na razie. Dopiero jak mi ucieknę. Ale się ciemno zrobiło nagle. Właśnie w tej grze jest tak, że albo się zrobi nagle ciemno, albo nagle jasno się robi. I to jest mega dziwne. Chyba będę musiał grzywnę zapłacić po prostu. Przecież kurde. To jest sens. Patrzcie, jest Elizabeth, grzywna. Kurde. Dobra, schodzimy. Czekajcie. Aha, nie ma już tego. Ty, co to jest? To ja idę sobie tu. Do tego znaku zapytania idę. Zobaczymy, co tam jest. Co by wezmę może... O, tak. Ty, wiecie co, ale... O, właśnie. Opłaćmy tą grzywnę, nie ma co. Bo potem będą nas szukać, kurde, 60 dolców to jest w sumie... To w miarę poważna jest grzywna. Co jest, pracownik stacji? O, tu jesteś, chłopie. Zapłać grzywnę. Dobra, 60 dolców. I tak mamy tysiaka. To się na spokoju zarobi. Tak. Zobaczmy, co tam jest. Jakiś znak zapytania. Jakaś poboczna misja, coś? Just get out of my way. Sick. You up from the east, sir? Nie, to tu gdzieś. Need anything, let me know. Patrz, co to jest? O co chodzi z tym znakiem zapytania? Ty, ja nie wiem, ten odcinek to dziwny będzie, bo wszystko co chcę zrobić to nie ma. Still recovering from that day. Lost a lot of folks. At least the jail's fixed now. Ty. Na dole? Może na dole. Może gdzieś tu? A, bo tu jest pewnie... Ja wiem, co to jest. To jest pewnie to, co kiedyś znaleźliśmy, że ktoś tu trzyma coś w piwnicy, jakiś hajs. Coś drogocennego. Bimber pędzi, właśnie. To jest to, co kiedyś mówiliśmy. Dobra, trzeba się tutaj dostać. Odkrywać interes na boku, możesz teraz obrabować. Dobra. No i to jest to, to jest to. To jest to, czego szukaliśmy kiedyś. I co teraz? Jak to jest zaznaczone? Chleb wielobranżowy. A, tu jest ten list gończy na dole jednak. Dobra, ale to ogarniemy, czekajcie. To trzeba się tu jakoś dostać. Jakoś boczkiem. Tylko pytanie jak? Albo gdzieś od góry. Tylko wtedy trzeba będzie zrobić dym tutaj. Easy there. A czy chcę robić?
Dobra, tu nie ma szans. Dobra, to przejdziemy sobie tędy. Ale trzeba tutaj ogarnąć, trzeba na pewno. Bo to musi być trochę kasy schowane. Jak chłopcy na boku bimber pędzi. Patrz, czy tam coś się świeci. Tu mogę wejść? Nie, nie da się. Garderoba? Co jest? Ej, mogę kupić? Czy nie? O nie, nie mogę kupić, tylko to jest moja jakby. No dobra. Ale to mnie nie interesuje, szczerze. Mnie interesuje to, co ten ziomeczek sobie tu na boku robi. I pytanie, czy mogę się jakoś dostać tam? Nie wchodząc do niego, ale chyba nie. Ty. Tam jakieś przejście może ma? Kurczę. Mogę teraz wycelować broń, ale to mi wszystko zepsuje chyba. Wiecie co, ja mam pomysł. Bo inaczej, ja mu zrobię to po prostu samemu. Tak. Czekajcie. Wyceluj. A ja nie mogę sobie wyjąć broń? To co ja muszę? Dobra, mam pomysł. Wyjdźmy stąd na chwilę. Wyjdźmy stąd. Założmy chustę. Bierzemy broń. I teraz tak. Obrabuj piwnicę. Not so fast. Baseman, I want to see what you got cooking down there. No. That ain't nothing. Dawaj. Just a little batch of white lightning to warm the old bones. Take me down there. Patrz, a tu nie mogę już. Dobra, chciałem samą to zrobić. Potem sobie weźmiemy kasę. A ja tak właśnie myślałem, że tu mam włas. Ale nie byłem pewien. Zobaczmy, ale dobrze, że nie zawołał nikogo. It's down this way. Like I say, nothing to see really, just a little drop on the side. I'll be the judge of that. Zobaczymy. Show me where the money is. I ain't gonna ask you twice. Okay. Okay. There's a loose brick in the wall by the still. That's better. I'm just trying to make ends meet. It ain't like strawberries. 50 dolców. No zabierzemy tu wszystko. Zobaczymy co on to ma. Hey now, that's close enough. Ja myślę, że więcej będzie tylko 50 dolców. Bourbonu nie potrzebuję, czyż tam kas. A no dobra, nie będę tego trzymać, to jest nic nie warte. Wszystko serio, myślę, że będzie więcej. Dobra. Teraz idziemy do góry. Teraz idziemy do góry. Bierzemy kasę. Ty, o, trzeźwieś dla konia sobie wezmę. To się przyda. Bo to jest dosyć drogie. Kurde, zgłosili przestępstwo. Ty, frajerzy. No kurde, dawaj kam. Dawajcie na konie. Dawaj na konie, dawaj na konie. Kurde, właśnie śrubelce są dolne, to zrobię. Właśnie stwierdzący to jest jeszcze git, nie jest dużo w sumie. To jeszcze aż tak groźnym przestępcą nie jesteśmy według. To nawet nie będę musiał tego spłacać tak szybko. Ale kurde, myślałem, że będzie więcej hajsu. Tak mówili, że dużo kasy i coś tam, ale chłopcy się lewą, więc kwiązał koniec z końcem. Za te 50 dolców to bym mu nawet odpuścił, bym tego nie zabierał. Ale dobra, trudno. Zwiejmy najpierw. Ale przynajmniej wiemy, jeszcze gdzieś jest jakaś laska ma jeszcze, jakaś wiedźma, coś tam, gdzieś na strawberry ma domek. To jeszcze to jest? O, parę rzeczy jest w sumie do odpadnięcia. Najpierw trzeba zwiać.
Na pewno jest kilka takich sklepów, na 100%. Więcej niż jeden. To jest pewne przynajmniej. Dobra, ale to by było na tyle dzisiaj. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcjach, no i siema.